Minister zdrowia Adam Niedzielski nie wyklucza ponownego lockdownu. Wszystko zależy od liczby nowych przypadków koronawirusa i liczby zaszczepionych osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 164 nowych zakażeniach koronawirusem i 4 zgonach z powodu COVID-19. Liczba zachorowań z tygodnia na tydzień wzrasta. Minister Zdrowia Adam Niedzielski mówi o 20-procentowym wzroście. Musimy się liczyć z tym, że w kolejnych tygodniach, szczególnie pod koniec sierpnia, a potem oczywiście wchodząc we wrzesień, będziemy mieli do czynienia z przyspieszeniem, które według przewidywań resortu może wynieść powyżej 1000 zakażeń dziennie w skali całego kraju. Jeśli tak będzie, to wrócimy do lockdownu. Obostrzenia będą obowiązywać regiony z najniższą wyszczepialnością. Aktualnie są to województwa podkarpackie, lubelskie oraz podlaskie. To szczepienia tylko i wyłącznie mogą nas uchronić przed scenariuszem, który by oznaczał powrót do tej sytuacji, z którą mieliśmy wcześniej do czynienia. Obecnie dominującym wariantem koronawirusa jest wariant Delta. W Polsce odpowiada za 80% zakażeń. W Wielkiej Brytanii spowodował przyrost nowych przypadków na poziomie kilkudziesięciu tysięcy dziennie. Jednak dzięki szczepionce liczba osób hospitalizowanych była niewielka. Dlatego tak ważne jest szczepienie. Polska cały czas dysponuje odpowiednią liczbą dawek, by zaszczepić każdego chętnego. W sumie w samym tylko sierpniu do Polski dotrze 4 176 tysięcy szczepionek firmy Pfizer, 2 miliony 55 tysięcy firmy Moderny i 786 tysięcy szczepionek firmy Johnson & Johnson. Mówił na posiedzeniu Senatu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodał, zostanie także powołany zespół monitorujący nowe mutacje wirusa, aby jak najlepiej przygotować się na dalszą walkę z pandemią.